Namaste! Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu w środę, dzień Merkurego, czyli czas inspiracji, motywacji i komunikacji. Dzisiaj odpowiem na kolejne Wasze pytania, jak w każdą środę, ale zanim przejdziemy do tych niezwykle fascynujących tematów, przypominam Ci, że jeżeli masz bezpłatne konto na mojej stronie bukardimaria.com, link powyżej, to masz dostęp do wszystkich poprzednich czasów, a jest ich całe mnóstwo, całe archiwum. Wszystkie te spotkania są nadal aktualne, tematy są wyjątkowe i dotyczą wszystkiego tego, co wokół, czyli praw Ziemi, praw świata i praw wszechświata. Jeżeli chcesz jednak przejść na jeszcze wyższy poziom, dołączyć do tej społeczności niezwykłych ludzi, świadomych, spełnionych, którzy realizują siebie, swoją indywidualność i niepowtarzalność, którzy mają fokus na cel, realizują te cele, żyją zgodnie z swoim powołaniem albo są w tym momencie na drodze do przemiany z tego normalnego człowieka na tą wyższą istotę, to zapraszam Cię na czwartek. W czwartek bowiem odbywają się nasze ceremonie, również na tej stronie, i te ceremonie to jest dostęp premium, czyli potrzebujesz dostęp za minimum 33 zł, żeby przez 6 dni brać udział w ceremoniach i wzbogacać siebie, Twoje życie i z łatwością i lekkością realizować Twoje cele. Środa to lekkość, to wiatr, to powietrze, to komunikacja, inspiracja i motywacja, a czwartek to dzień Jowisza, gdzie budujemy solidny fundament, gdzie realizujemy poszczególne kroki na drodze do szczęścia, do spełnienia tego, co jest dla nas ważne. Dlatego w środy po prostu rozmawiamy, a w czwartek mamy taki bardzo, bardzo wyjątkowy przebieg naszych spotkań, gdzie najpierw aktywujemy wewnętrzne słońce, potem przechodzimy przez proces oczyszczania z obcych energii, obcych wpływów, a następnie krok po kroku wszystkie przesłania otrzymujesz w Twoje dłonie. Dlatego spotkania w czwartki nazwałam kluczami do szczęścia. Ale teraz przechodzimy do dzisiejszych pytań. Jak zwykle imiona są zmienione. Ja czytam pytania, a później na nie odpowiadam. Pierwsze pytanie Grzegorza. Pracuję z osobą na korepetycjach 2 razy w tygodniu. Jest to osoba o niskich wibracjach. Co robić? Czy te wibracje na mnie przechodzą? Można powiedzieć i tak, i nie. W zależności od tego, jak się do takiego spotkania z taką osobą przygotowujemy. Jeżeli wiemy, że co kilka dni spotykamy się z tą osobą, terminy są ustalone, to możemy naturalnie się odpowiednio zabezpieczyć. Czy poprzez rytuały oczyszczające, ochronne, czy poprzez to, że wzmacniamy siebie wewnętrznie i wtedy przygotowujemy się na to spotkanie i wtedy nie ma ono na nas większego wpływu. Jeżeli jednak jest to spotkanie z zaskoczenia, gdy nie jesteśmy przygotowani, no to z kim przestajesz, takim się stajesz. Stara zasada, również w tym momencie tak mogę na to pytanie odpowiedzieć. Dlatego, jeżeli wiesz, że konkretnie w konkretnym dniu masz korepetycję i ta osoba zawsze ma na Ciebie negatywny wpływ, bo są takie osoby, które po prostu potrafią zepsuć najlepsze wino. Jedna kropelka jakiegoś gorzkiego napoju no potrafi zepsuć wszystko. To do tego się odpowiednio przygotuj, czyli zadbaj najpierw o Twoje ciało, żeby Twoje ciało było wypoczęte, wyspane, odpowiednio odżywione. Następnie przed spotkaniem z tą osobą zastosuj te praktyki, których Was wszystkich już nauczyłam, czyli podstawowe praktyki, oczyszczenie, zabezpieczenie siebie, po to macie kamienie mocy, po to macie talizmany, po to macie moją książkę, jak rozmawiać z aniołami, aby poprosić anioły o pomoc, aby poprosić o tą ochronę, aby odpowiednio być na to spotkanie przygotowanym i fizycznie, i psychicznie, i emocjonalnie, i oczywiście energetycznie. I wtedy ta osoba może robić, co chce, a i tak nie ma na Ciebie wpływu.
czyli wszystkie rytuały z moich książek, rytuały na przykład z książki Magia, które uczą Cię, jak stworzyć płaszcz ochronny, oczyszczenie i ochrona przy pomocy octu jabłkowego, przy pomocy soli. Gdy ta osoba przychodzi do Ciebie do mieszkania, pamiętaj jednak o tym, aby koniecznie to mieszkanie po wizycie tej osoby oczyścić i również ocet jabłkowy, czy sól, czy biała szałwia, czy święte drzewo Paolo Santo. Cokolwiek do tego wykorzystasz, ważne, aby to zrobić. Najgorsze, co może się wydarzyć, to jesteś nieprzygotowany, niewyspany, nienajedzony, nie było czasu się energetycznie, psychicznie, emocjonalnie do tego przygotować, a później jeszcze ta osoba wychodzi, a ty masz kolejne spotkanie, albo zapominasz o oczyszczeniu, to wtedy te energie będą się kumulować, kumulować, kumulować i będzie tak, jak często mówiłam o tym na naszych ceremoniach. Jeżeli spotykasz się z kimś, jeżeli ktoś jest blisko Ciebie, to prędzej czy później przejmiesz tę energię, jeżeli nie będziesz tego mieć pod kontrolą. I tutaj to dotyczy i tych dobrych energii, i tych negatywnych. Bo tak to funkcjonuje. Jeżeli nie masz tej odpowiedniej ochrony energetycznej, to Wasze energie się mieszają, mieszają, mieszają i wyjdzie z tego taki środek. Czyli ta osoba będzie miała więcej Twojego światła, więcej Twojej może radości życia, a Ty będziesz mieć więcej tego negatywizmu. Dlatego pamiętaj o tym, przygotować się odpowiednio do spotkania. Najlepiej, jeżeli takie spotkania odbywają się w jakimś innym miejscu. Czy jest to jakiś wynajęty lokal, sala korepetycyjna, czy biblioteka, czy cokolwiek innego. Jeżeli jednak odbywają się we własnym domu, to trzeba odkazić. Nie chodzi mi tutaj oczywiście o zarazki takie fizyczne, ale zarazki energetyczne po wizycie takiej osoby, czyli zadbaj o to, jeżeli masz wiele korepetycji czy wiele takich spotkań, żeby mieć przynajmniej to pół godziny czasu pomiędzy kolejną osobą, bo wtedy te energie negatywne, którymi wypełnione jest Twoje mieszkanie, będą działać na Ciebie, ale również na tą kolejną czy następną osobę, która przyjdzie na korepetycję. Jeszcze bardziej trzeba uważać, jeżeli zajmujemy się rzeczami magicznymi, jeżeli zajmujemy się tarotem, czy jakimikolwiek innymi praktykami, również psycholodzy, psychiatrzy muszą na to bardzo, bardzo uważać, ponieważ osoby o takich wibracjach będą również miały wpływ na tego swojego nauczyciela, na tego swojego lekarza, jeżeli on odpowiednio tego nie zablokuje. Kolejne pytanie. Pytanie od Sylwii. Pytanie o duszę zwierząt. Zabite zwierzątko, jak mogę mu to wynagrodzić, co zrobił mu inny człowiek? Gdzie znajdują się dusze zwierząt? Czy dusze zwierząt, co zmarły śmiercią naturalną, są gdzie indziej niż te, które zabił człowiek? Czy mogę się z tą duszą skontaktować? Jak mogę jej pomóc? Czy ona wie, że ją kocham? Bardzo dużo pytań, postaram się bardzo konkretnie na to odpowiedzieć. Wy wiecie, że w moim sklepie mariabucardi.pl jest świeca w intencji duszy osoby zmarłej albo świeca w intencji duszy, istoty, zwierzęcia, które odeszło. W takiej sytuacji mamy bardzo skomplikowaną energię, ponieważ każda śmierć nienaturalna, tym bardziej śmierć poprzez zabójstwo, ma ogromnie negatywne skutki. Tutaj jeszcze raz to powtarzam, eutanazja zwierząt, gdzie oddajemy zwierzątko, aby zabił je weterynarz dla jego dobra, jest również zabiciem. To nie jest śmierć naturalna. Musimy o tym pamiętać i my wtedy również przejmujemy na siebie tą karmę za zabicie istoty, którą żeśmy jeszcze kochali. Nie przez przypadek tutaj na Ziemi, gdzie królują jeszcze istoty mroku, eutanazja zwierząt czy ludzi stała się taka modna lub popularna i jeszcze się ją próbuje opakować takim pięknym sformułowaniem, że pomagamy zwierzęciu, by nie cierpiało, albo pomagamy człowiekowi, by nie cierpiało. Tylko że to nie jest boskie. Bóg dokładnie wie, czyli istoty wyższe, istota źródła, która powołała dane zwierzątko do życia, która powołała danego człowieka do życia, ona dokładnie wie, kiedy jest ten odpowiedni czas na odejście. Jeżeli komuś
pomagamy w cudzysłowiu, to tak mu pomagamy, że ta dusza zostaje przywiązana do ziemi, nie może przejść dalej, a na nas, na naszych rękach jeszcze ciąży jego krew. I to jeszcze w ramach tego, że żeśmy je kochali. Temat bardzo, bardzo negatywny, temat, o którym nie lubię rozmawiać ze względu na to, że spotykam się z ogromną krytyką ludzi, którzy wyrzucają mi to w ten sposób, że a Pani Mario, gdyby Pani to przeżyła, gdyby Pani widziała, jak to zwierzątko się męczyło, to Pani by inaczej do tego podchodziła. W rzeczywistości te osoby, które mnie znają, wiedzą, że od małego dziecka opiekuję się zwierzętami, pomagam im w trudnych momentach i tyle zwierząt odeszło na moich rękach, że myślę, że mało kto może mieć takie doświadczenia. I mimo tego nigdy nie posunęłam się do tego, aby temu zwierzątku pomóc w cudzysłowie, aby je dobić, aby nie cierpiało, bo zawsze do samego końca miałam nadzieję, że będzie dobrze, że się uda, że da rady, a gdy przechodziło przez tęczowy most, to wiedziałam, że jest to dla niego ten odpowiedni moment, że jest to ta śmierć naturalna. Świece dla zwierząt czy dla ludzi, którzy odeszli, dla tych dusz, są bardzo, bardzo ważne, bo nawet czasami, jeżeli ktoś umiera śmiercią naturalną, w cudzysłowie w szpitalu, to często nie są to śmierci naturalne, tylko są to śmierci wywołane poprzez różne medykamenty, poprzez różne energie. Zapalając świecę w intencji osoby czy istoty, którą kochaliśmy, którą kochamy, pomagamy tej duszy odnaleźć drogę do światła. Pomagamy się z tego uwolnić. Przy zwierzątkach, które zostały zabite przez człowieka, polecam wtedy i tą świecę, i dodatkowo świecę oczyszczającą karmę, bo wtedy pomagamy automatycznie w tych energiach, żeby to zwierzątko nie musiało po raz kolejny przechodzić tego w kolejnych inkarnacjach, czyli całej tej karmy sprawca i ofiara. Dlatego, jeżeli jest śmierć nienaturalna, czy przez weterynarza, czy przez innego człowieka, to wtedy te dwie świece w intencji duszy, ale również w intencji oczyszczenia karmy. Gdzie są dusze zwierząt? Dusze zwierząt, tak samo jak i nasze dusze, wędrują zawsze do domu, wędrują do tego miejsca, gdzie mogą spojrzeć na wszystko z perspektywy, gdzie mogą wyciągnąć z tego wnioski. Wielu ludzi, wiem, uważa, że my ludzie jesteśmy już takim szczytem ewolucji, my jesteśmy już najlepsi i najmądrzejsi. W rzeczywistości jednak u wszystkich innych istot funkcjonuje to dokładnie tak samo. Czyli przechodzą przez tęczowy most, widzą wszystko z perspektywy, wyciągają wnioski, idą na tak zwane to spotkanie z energią, która pokazuje pewne błędy, która pokazuje pewne zachowania i wtedy podejmują decyzję, że albo wracają do kolejnej inkarnacji, albo zostają wysłani do kolejnej inkarnacji, albo wracają do domu. Czyli to jest mniej więcej wszystko, jak można pomóc poprzez świecę i czy można się z nią skontaktować. Oczywiście można się skontaktować tak jak i z duszą ludzi, dokładnie tak samo. Wystarczy wysłać te pozytywne, piękne energie. Tak naturalnie dusze wiedzą, że je kochamy, dusze ludzi, którzy odeszli i dusze zwierząt, które odeszły. I tutaj jeszcze może jedna taka malutka wskazówka, która dotyczy tego podobieństwa pomiędzy ludźmi a zwierzętami czy istotami. Popatrz, i my ludzie mamy psychosomatyczne choroby, i zwierzęta mają psychosomatyczne choroby. Często zwierzęta nawet należą do tego samego gatunku, nazwijmy to tak, czyli również ssaków, tak jak i my ludzie. Więc dlaczego miałoby tutaj coś wyglądać inaczej? Tak jak i one mają problemy psychiczne, emocjonalne i później to odbija się w ciele, tak i my ludzie czasami mamy problemy psychiczne i emocjonalne, które odbijają się w naszym ciele. I kolejne, ostatnie pytanie na dzisiaj. Pytanie Kasi. Chodzi o jedzenie, czyli co ja, Maria Bucardi, jem, ile jem, dlaczego tyle i właściwie takie pytanie o bardziej rozbudowane o mój jadłospis, że jem mniej niż Kasi się wydaje, że powinno się jeść, niż czy ona potrzebuje. No i na to pytanie właściwie każdy z nas może sobie odpowiedzieć, że naturalnie każdy z nas jest jedyny
i niepowtarzalny. Także to, jak ja jem, nie ma zupełnie żadnego znaczenia dla Ciebie. Ponieważ Ty jesteś inną istotą, jesteś innym człowiekiem, Ty żyjesz inaczej. U Ciebie może przeważa jakiś inny żywioł. Ja jestem żywiołem powietrza, ktoś jest może żywiołem ognia. I tutaj ta dieta jest zupełnie inna. Należy wybrać to, co uważamy z naszego poziomu duszy, że jest dla nas dobre i zadbać o jakość tego pożywienia, żeby to pożywienie było zdrowe, dawało nam dużo energii i żeby nie było to jakieś pożywienie śmieciowe. A ile jemy, co jemy, to już sami musimy to dopasować do swoich własnych potrzeb, bo przecież Wy nie wiecie, ile godzin w ciągu dnia ja pracuję, ile godzin ja śpię, ile godzin ja uprawiam jakieś sporty, jak wygląda mój dzień. Dlatego bardzo trudno się tutaj do tego porównać. Same osoby, które tam się oglądacie, może w internecie, też nie wiecie, ile one w rzeczywistości uprawiają sportu, a ile mówią oficjalnie. Ile śpią, a ile mówią oficjalnie. Dlatego nigdy nie należy się do kogoś porównywać. Można się inspirować, ale zawsze wybrać tą swoją własną drogę. I zadbać o to, żeby jeść rzeczy dobre jakościowo, a nie zapytać się byle czym. I może zadbać również o to, żeby najpierw Twoje ciało było równoważne, czyli odpowiednio dużo snu, uspokojenie, wyciszenie, a później ta dieta już sama jak gdyby się dopasuje. Bo często zajadamy stresy, zajadamy problemy, albo gdy jesteśmy niewyspani, brakuje nam energii i potem próbujemy ją uzupełnić byle czym. Czyli to jest wszystko ogromny proces. Nasze organizmy to jest tak skomplikowana maszyna, że każdy z nas musi odnaleźć swoją własną drogę. Każdy z nas musi wybrać, czy będzie weganinem, wegetarianinem, czy przez jakiś czas tak, czy przez jakiś czas tak. Czy może ktoś będzie mięsożercą, jeżeli jest w stanie sobie to wytłumaczyć emocjonalnie, że zwierzęta są tak czy inaczej trzymane. Ktoś oczywiście może być mięsożercą ze swoich własnych zwierząt, jeżeli jest w stanie jak gdyby przywiązać się do tego zwierzęcia, a potem je zjeść. No każdy jest inny, dlatego nie można na to pytanie odpowiedzieć ogólnie, tak żeby pasowało do każdego. Wybierz swoją własną drogę, wybierz te produkty, które dla Ciebie są dobre. Ktoś odpowiednio reaguje na przykład na brzoskwinie, a bardzo źle reaguje na jabłka. Jeżeli mu powiemy, słuchaj, musisz zjeść w ciągu dnia 10 jabłek, to organizm tej osoby nie będzie mógł tego zaakceptować. Ale jak powiesz tej osobie, musisz w ciągu dnia zjeść 20 brzoskwin, to zje je z przyjemnością. I tak funkcjonuje to z każdym innym pokarmem. Nie można komuś powiedzieć, słuchaj, to jest jadłospis, tak masz jeść, a ktoś na przykład nie cierpi płatków owsianych, za to kocha płatki ryżowe, a w jadłospisie są płatki owsiane. Czyli wybierz Twoją własną drogę, tą, z którą czuje się najlepiej Twoje ciało. Ty sama, Ty sam czujesz najlepiej, co daje Ci energię, co Ci zabiera tą energię, albo co daje Ci krótkotrwały taki zastrzyk energetyczny, a potem masz spadek dwa razy w dół. Wybierz te produkty, które wiesz skąd pochodzą, które kupujesz z czystym sumieniem albo z dobrą energią, bo to również ma znaczenie. Ty możesz kupić najlepsze produkty ekologiczne u sprzedawcy, który jest negatywnym, złym człowiekiem, sfrustrowanym. I te produkty będą na Ciebie miały gorszy wpływ niż produkty normalne, tradycyjne, kupione u sprzedawcy, który kocha swoją pracę, który układa te jabłuszka czy te pomidory przez cały dzień i cieszy się z każdego klienta. Tak, to również ma na to wpływ. Najlepszy produkt ekologiczny może być najgorszym produktem, jeżeli przeszedł przez ręce ludzi ze złą energią. I najgorszy produkt jakiegoś rolnictwa tradycyjnego może stać się najlepszym produktem, jeżeli przejdzie przez dłonie ludzi, którzy kochają to, co robią, którzy wypełniają to światłem. Pamiętasz badania Masaru Emoto na kryształkach wody? Tak, to dokładnie funkcjonuje. Dlatego wybierz produkty, wybierz sprzedawców, wybierz
to, co najlepiej do Ciebie pasuje, do Twojego trybu życia, do tego, kim jesteś, ale najpierw zadbaj o odpowiednią ilość snu, o wyciszenie, regenerację, może jakieś kuracje ziołowe, żeby wszystko w Tobie było w równowadze, a później ten jadłospis będzie jak gdyby na drugim planie i automatycznie będziesz wybierać to, co dla Ciebie najlepsze. Najgorsze, co można zrobić, być wyczerpanym, niewyspanym i wtedy sięgamy po byle co. Dziękuję, to już wszystkie inspiracje, wszystkie motywacje na nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo proszę, zostaw teraz kciuka w górę, serduszko w komentarzu albo kolejne pytania w komentarzu. Może coś Cię zainspirowało, może coś było dla Ciebie nowe, również podziel się tym w komentarzu. To jest bardzo, bardzo ważne na wszystkich mediach społecznościowych, aby algorytm pokazał ten film jak największej ilości osób. A tego przecież chcemy, aby zmienić nasz, ten świat i wszechświat, żeby wejść nareszcie w ten złoty wiek Ziemi, a nie tutaj męczyć się w tym czasie apokalipsy. Czyli dziel się tym, co jest pozytywne z Twoimi znajomymi i pozwól tym filmom na jak największy zasięg poprzez Twoje komentarze i lajki. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bukarski.